A witam serdecznie na kanale Picasso, seria od nowa. A proszę o lajki, proszę o suby. No tutaj chciałem pokazać Wam, jak tu się w ogóle zarabia na tym międzynarodowym. No to wszystko macie odniesienie też do swojego, prawda? No tutaj zobaczcie, że następne 300 tysięcy mi doszło, prawda? Uśmierciły mi się dwa koniki, prawda? 30-latki i kupiłem konika tutaj takiego, którego będę chciał sprzedać za pieniążki, aczkolwiek chyba mi się nie uda, więc najprawdopodobniej wezmę i go po prostu zrobię na kupon, aczkolwiek szkoda mi go z tego względu, że jest na piątym żywiole i ma jeszcze meduzę zrobioną, ale ważniejszy dla mnie jest kupon niż taki koniś. On ma 25 lat w tym momencie. Kupiłem go za 125 tysięcy, natomiast będę go chciał sprzedać właśnie za 250, ewentualnie coś w tym rodzaju. Cóż tu mogę jeszcze powiedzieć ciekawego? Łyk wody dla ochłody. No, udało mi się wymienić też tutaj, ja Wam pokażę moje wymiany i co w ogóle sprzedaję, także żebyście wiedzieli mniej więcej, jak tutaj te wymiany robić i tak dalej. Udało mi się sprzedać kamień filozoficzny, tutaj tam no te wszystkie rzeczy tutaj jakoś się poudawało sprzedawać, prawda? No w sumie razem to już ponad milion tam z tego mam. Także jakby ktoś się pytał, jak zarobić pierwszy milion, no to właśnie Wam pokazałem, jak zarobić pierwszy milion. A jak go wydać, to też Wam pokazałem po prostu w tych częściach, prawda, jak się wydaje taki milion, prawda. Ale jest to jak najbardziej możliwe. Pokazałem Wam, że da się grać bez kupowania jakichś tam dodatkowych dopalaczy w stylu po prostu kupony. Do tego jeszcze wiecie, tutaj jakieś nie wiem ile PD, prawda, trzeba mieć, czy coś w tym rodzaju. No po prostu te PD trzeba codziennie obrabiać, koniki, których mamy już w tym momencie, już nawet nie wiem ile, ale to wszystkie mam. Część już jest z mojej hodowli, część zakupiona. Zobaczmy tutaj w ogóle, jak to przebiega. Mam 148 koni już, także już pokaźnie. Mój tutaj ośrodek w ogóle nie kwitnie w tym momencie. Po prostu na razie nie jest nastawiony na zysk za bardzo. No za drogo to w tym momencie dla mnie wychodzi. Natomiast będę miał zbiory też niedługo. W warsztatach robię mieszanki, żeby po prostu utylizować drożej ten nawóz, który mógłbym sprzedać taniej, prawda, no ale lepiej przetworzyć, prawda, i drożej sprzedać. Oczywiście to wymaga czasu, no i inwestycji. Na razie nie inwestowałem tutaj w większe warsztaty, z tego względu, że nawet nie mogę przerabiać to, co mam, także w tym momencie nie ma sensu po prostu to robić. To krótko o tym, jak tutaj się to odbywało, prawda? Teraz miałem pytanie odnośnie tutaj ten kupon wiernego gracza. No już mam 53 tutaj jednostki wrzucone, do 300 jeszcze daleko. Trzeba pamiętać, że ten kupon wiernego gracza dopiero możemy robić w momencie, jak osiągniemy 30 dzień gry. Ja w tym momencie mam 36 dzień gry, więc no tak jak mówię, jest jak jest. No 6 dni, czyli dzisiaj chyba 3, albo w któryś dzień po prostu 3 punkty zdobyłem. Nie wiem, powiem szczerze, nie kontroluję tego to dokładnie. Tu Wam już pokazywałem te rzeczy. Z tego w ogóle się nie opłaca korzystać, z tego względu, że
Tutaj dostajecie marne jedno eki za obejrzenie reklamy. Dajcie spokój, no to szkoda po prostu czasu. A tutaj znowu w tych wszystkich partnerskich, no to zapomnieli sobie po prostu zapomnieli sobie o tym przeliczniku razy 100 i nadal są po prostu takie te normalne małe kupony. No ale zawsze te 17 kuponów można dostać, prawda? No a jak za darmo, to tym bardziej. No, zobaczmy, o co chodzi. Szukają badania i tak dalej. No 12-17 minut, nie mam tyle czasu na to, także możecie sobie z tego korzystać, no jak chcecie. No w każdym razie to też jest sposób na kupony. No i przede wszystkim na kupony sposób jest taki, że bierze się staruszka, prawda, wysyła się tam, gdzie trzeba i mamy 100 kuponów, prawda, od razu. I tak w tym momencie na 28 już mamy 400 kuponów. No, czy idzie dobrze, czy źle? No, moim zdaniem dosyć dobrze, nie? I mamy dwa uśmiercone, prawda? Po 100 kuponów dostaliśmy. Ile w tym momencie możemy mieć kuponów na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy tą 25 możemy praktycznie doprowadzić do 30. O ile się szybko nie sprzeda, to ja jeszcze dzisiaj go doprowadzę do 30. Teraz tak, ta bluknięta jest na omce, czyli też będzie kupon, czyli już mamy 6, prawda? 6 kuponów w tym miesiącu, 600 kuponów. Tu 20 pewnie też nam się w te 2 dni da zrobić, tej już nie. Dobrze, zobaczmy, ile mamy koni na omkach. Koni na omkach mamy 3. Czyli tak, 400 plus 300 to jest 700, 800, myślę, że 900 kuponów jestem w stanie spokojnie sobie zrobić przy 140 konikach, 148 konikach, które mamy w tym momencie i z mądrą polityką po prostu tutaj zarobkową. Także no jak na dzisiaj, no to jeszcze będzie jeden odcinek odnośnie podsumowania końcowego miesiąca gry, prawda, ponad miesiąca gry, no ale po prostu tutaj z końcówką miesiąca i jak to będzie wyglądać. Podsumujemy, jakie były zyski i straty. Aha, tutaj jak nam idzie. Tutaj wziąłem jedną rzecz, czyli 10 PD z tego względu, że to jest dla mnie ważne, gdyż potrzebuję do kuponu, prawda? Dla mnie kupony są w tym momencie najważniejsze. Tam smolić eki i tak dalej, ważna jest kasa, nie? A no, także tutaj pod tym względem będziemy się rozwijać dalej. Jutro także dojdzie nam kasa po prostu tutaj z tego warsztatu. No i przede wszystkim nam dojdzie tutaj z naszych pól i tutaj z tych naszych właśnie 10-arowych altan, prawda? No i w tym momencie myślę, że 10 po prostu konika sobie najzwyczajniej kupimy na kupon z rynku. Myślę, że 300 tysięcy spokojnie sobie uzbieramy. Zobaczymy, czy w ogóle uda się sprzedać tego, bo tutaj jak wam pokazywałem, była jeszcze sprawa tego typu, że ja sobie wystawiłem, prawda, na sprzedaż tutaj ten piorun Zeusa. Zobaczymy, czy uda się sprzedać, czy nie. Jakby się udało sprzedać, no to mamy gotowy 10 kupon, czyli limit w tym miesiącu po prostu zrobimy bez problemu. Niektórzy mi się pytają, no bo tak, kurczę, no tyle czasu, no albo czas, albo pieniądze, nie? No także zapraszam was do polubienia, zapraszam do
lajkowania, do subowania i napiszcie coś w komentarzu koniecznie, czy macie jakieś inne pomysły po prostu, jak zdobywać w tej grze kupony. Do usłyszenia, do następnego odcinka.